W mózgu rozwijającego się dziecka w każdej minucie powstaje 300 tysięcy nowych komórek nerwowych. Więcej niż jest potrzebne. W chwili urodzenia około 80% komórek fizjologicznie obumiera. Dr John Jarrett jest doradcą medycznym w firmie Baby Plus. Pierwsza taśma zawiera zapis zbliżony do bicia serca matki. Dla nas brzmi to podobnie, ale płód odbiera to inaczej. Dziecko słucha tętna od wielu miesięcy i słysząc dźwięk, orientuje się, że jest inny. To prosta forma nauki. I hear that clearly. I understand that, but it's different. It's learning discrimination. That proces wymaga pracy komórek nerwowych, a to według wielu naukowców zapobiega ich obumieraniu. Takie dziecko może dysponować większym potencjałem niż inne. Państwo Smith w Indianapolis korzystali z Baby Plus w czasie drugiej ciąży. Są przekonani o skuteczności tego urządzenia. Zauważyliśmy istotną różnicę w ciągu pierwszego roku jego życia. Pamiętam, jak w trakcie badań kontrolnych lekarz mówił, że Alex, jak na swój wiek, jest wyjątkowo sprawny. Bardzo wcześnie zaczął samodzielnie siadać. Rozwijał się szybciej niż inne dzieci urodzone w tym samym czasie. Już po jakichś dwóch miesiącach jego życia było widać, że wyprzedza inne niemowlęta. Ponad 100 tysięcy matek zapłaciło po $149 za pas Baby Plus. Nikt do tej pory nie badał skuteczności tego urządzenia, a wszelkie doniesienia o jego korzystnym działaniu pochodzą z ust rodziców. Czy istnieją jakiekolwiek dowody na to, że bodźce otoczenia są w stanie wpłynąć na inteligencję płodu lub dziecka? Twierdząco na to pytanie odpowiada profesor Bill Greenlow z Uniwersytetu Stanu Illinois. Z wielu badań wynika, że środowisko, w którym rozwija się dziecko, determinuje wszystko to, co nazywamy inteligencją. Profesor Greenlow chciał sprawdzić, jaki rodzaj bodźców ma szczególnie korzystne działanie. Dlatego przeprowadził serię eksperymentów ze szczurami. Jedna grupa gryzoni została umieszczona w klatkach, gdzie ich życie było bardzo wygodne, ale nudne. Druga grupa szczurów miała ćwiczyć dwa razy dziennie po 20 minut. Profesor Greenlow chciał sprawdzić, czy wysiłek fizyczny wpływa na rozwój mózgu. Okazało się, że tak. Aktywne szczury miały zdrowsze, lepiej ukrwione mózgi. Ale czy dzięki temu były mądrzejsze? Ludzki mózg składa się z miliardów komórek zwanych neuronami. Za pomocą wypustek neurony tworzą sieć połączeń. Ich ilość determinuje sprawność umysłu. These connections are the basis for intelligence. Aktywne szczury miały lepiej ukrwione mózgi, ale liczba połączeń pomiędzy neuronami pozostała taka sama. W następnym etapie eksperymentu szczury zostały poddane jednoczesnej stymulacji umysłowej i fizycznej. Profesor własnoręcznie zbudował tor przeszkód, po którym miały się poruszać. Ta grupa szczurów była aktywniejsza fizycznie i intelektualnie. Profesor odkrył, że te szczury były naprawdę mądrzejsze od innych. Miały też 25% więcej połączeń między neuronami niż szczury w dwóch poprzednich grupach.
To dowodziło intelektualnej wyższości ostatniej grupy gryzoni nad pozostałymi. Połączenie aktywności fizycznej i wysiłku intelektualnego owocuje u szczurów poprawą szeroko rozumianej inteligencji. W roku 1983 istniały w stanie Pensylwania instytuty na rzecz rozwoju ludzkiego potencjału. Przekonywano w nich rodziców, że dzięki odpowiedniemu połączeniu aktywności fizycznej i intensywnej nauki mogą kształtować swoje dzieci na podobieństwo geniuszy. Małe dzieci zdobywają w ciągu pierwszych 3 lat życia więcej wiedzy niż w ciągu całego pozostałego życia. Łatwo jest zrobić geniusza z dziecka poniżej 6 roku życia. To proste, a co więcej przyjemne. Doman przywoływał rodzicom fakty z ich własnego dzieciństwa. Jego metody sprawdziły się u dzieci z uszkodzeniami mózgu. Twierdził, że dzieci chętniej się uczą niż jedzą i że każda forma stymulacji ich mózgu jest dobra. Który najbardziej ci się podoba? Alvis z 32 roku? Jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników metod Domana była Joan Katz. Poświęciła ona swoje życie na pobudzanie intelektualne 3 swoich dzieci. Mogłam z nimi pracować dosłownie 24 godziny na dobę. Każdą okazję wykorzystywałam, żeby ich czegoś nauczyć. Sprawiało mi to wiele przyjemności i satysfakcji. 18 lat później Joan i Glenn Katz ze wzruszeniem wspominają tamte czasy. Nigdy nie zapomnę tego, jak wiele pracy włożyłam w ich wychowanie. Właściwie nie była to praca, tylko frajda. Cały czas byliśmy razem i robiliśmy wiele ciekawych rzeczy. Nigdy nie postrzegałam tego jako pracy. Derek, Sean i Brandy Katz przeszli przez legendarne instytuty. Czy w ich przypadku metody Glenna Domana poskutkowały, czy są geniuszami? Co chcesz robić, kiedy dorośniesz? Będę bakteriologiem. Bakteriologiem albo chemikiem. W rzeczywistości Sean zostanie niedługo rabinem. Jego siostra Brandy jest prawnikiem. A Derek studiuje motorykę ludzkiego ciała na uniwersytecie. Brandy Katz osiągnęła największy sukces finansowy. Pracuje dla znanej nowojorskiej kancelarii prawniczej. Czy ona sama wiąże swój sukces z zabiegami edukacyjnymi z dzieciństwa? Nie miałam nigdy problemów z nauką. Po szkole poszłam do koledżu, a potem na Uniwersytet Nowojorski na studia prawnicze. Wszędzie dobrze sobie radziłam. Nie mam pojęcia, czy mój mózg jest rzeczywiście inny dzięki programowi instytutu, który przerobiłam jako dziecko. Wiem natomiast, że dziecięcy mózg jest chłonny jak gąbka i jest w stanie przyjąć dowolną ilość informacji. Łatwo jest zrobić z dziecka geniusza przed upływem 6 roku życia. Czasem żartuję, że do 6 roku życia nauczyłam się więcej niż od tego wieku do dnia dzisiejszego. Nie używałabym słowa geniusz. Myślę, że z małymi dziećmi można po prostu bardzo wiele osiągnąć. Bardzo mnie cieszą osiągnięcia moich dzieci. Nadal postrzegam je jako genialne. Bo uważam, że moje dzieci właśnie takie są. Następstwa rodzicielskich ambicji nie zawsze jednak są tak dobre. Sofia Youssef stała się sławna, kiedy 4 lata temu dostała się na studia matematyczne. Dzisiaj rozpoczęła studia jedna z najmłodszych studentek Uniwersytetu Oxford. Sofia Youssef ma zaledwie 13 lat. Wcale nie jest